Nasz stary Złomek robi pa, pa. Teraz to ja vlogi mogę nawet podczas wirowania nagrywać. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w dniu 6 stycznia na moim kanale Holinek. Słuchajcie, jak zdążyliście zauważyć, moja praleczka, o której marudzę już od kilkunastu dobrych tygodni, wjechała na salony, jest rozpakowana, ustawiona. Pierwsze techniczne, że tak powiem, suche pranie bez ubrań poleciało. Za chwileczkę załadujemy sobie pierwsze pranko i będziemy się cieszyć ciszą i spokojem. Słuchajcie, mój mąż mówi, ty się jarasz tą pralką. No jaram się, słuchajcie, bo to jest jedno z ważniejszych urządzeń w domu. Jakby tak miało mi przyjść prać w wannie albo jemu, to by docenił. Słuchajcie, siedzę sobie w kuchni, bo u nas jest taki dzień, mimo że świąteczny, bo dzisiaj trzech króli, no to jeden syn zamknął się w jednym pokoju, ćwiczy matematykę. Drugi w drugim pokoju ćwiczy angielski. Mąż gdzieś tam się zawinął w rogu na kanapie z kubkiem kawy, przegląda fona. Ja wylądowałam w kuchni i mówię sobie, trochę do Was ponagrywam. Ale nie uwierzycie, co ja robię. Zarzekałam się, że to już będzie, w Sylwestra się zarzekałam, że to już będzie mój ostatni wypiek. Słuchajcie, przez najbliższych kilka miesięcy. I co? I się złamałam. Teraz Wam pokażę, co się piecze. Czwarty w tym miesiącu. A tak się zarzekałam, że już nie upiekę. Mój mąż, najważniejszym plusem informacji tej, że nie musi wracać do Niemiec, czyli wczoraj miał wracać i że nie musi wracać, że może zostać jeszcze jeden tydzień. Pierwsze jego hasło jest: upieczesz mi jeszcze dakłasa. No i się piecze, słuchajcie. Co zrobić, nie? Najgorsze jest to, że trzeba walczyć ze swoją silną wolą. Nie, ja się na pewno złamię, to nie ma bata. Ale dobrze, że mówiłam, że zaczynam od poniedziałku lub wtorku. To jeszcze skorzystam. No. Także jakiś taki przypływ pozytywnych znowu endorfinek dostałam. Chyba przez tą pralkę. Dobra, to zabieramy się za pierwsze pranko. Aha, zastanawiacie się pewnie, co z moimi włosami. Że jakieś takie nie ten teges. Mam po prostu nałożoną odżywkę. Dlatego pierwsza część mojego vloga będzie w nieco mokrzejszym wydaniu. No ale o kondycję włosów też postanowiłam zadbać. Między innymi. Dobra, jedziemy z tym praniem. Kochani, moje pranie jest już załadowane. W związku z czym włączamy. Dobra, wybieramy program. Z racji tego, że jesteśmy w domu i nie spieszy mi się jakoś bardzo, pierwszym programem, jakim spróbuję uruchomić, będzie program Echo. Więc lecimy na Echo. Te wszystkie Echo, żeby spełniały swoje funkcje, muszą po prostu, no wymagają czasu, ale rzeczywiście jeśli chodzi o przelicznik oszczędności prądu i wody, tłumaczono nam to w sklepie, zresztą ja też no dość sporo filmików naoglądałam, że rzeczywiście ten program Echo trwa długo, ale zużywa najmniej prądu i najmniej wody, czyli jest rzeczywiście najbardziej ekonomiczny. I teraz tak, mamy program Echo 40-60. Temperatura 40 stopni w zupełności mi wystarczy, bo odzież, którą mam, to jest taka odzież do przeprania. I ja teraz
Zawsze tak robiłam, bo ja piorę na kapsułkach. I rekomendują, że jedna kapsułka wystarcza nam na mniej więcej 8 kilo prania. I ja teraz nie wiem, czy on już mi pokazał wagę. Chyba nie. On mi pokazuje, ile maksymalnie mogę włożyć. Dobra, wkładam jedną kapsułkę, słuchajcie, ale ja wkładam ją do bębna. Nigdy nie wkładam ich do szuflad, wkładam je do bębna na sam dół. Jedna, ale ja myślę, że ona jest tak dosyć załadowana, więc włożę dwie. Bo jak jest do 4 kg jedna kapsułeczka, ja mam takie małe kapsułeczki, więc wkładam dwie. Dobra, mamy wybrane i teraz wlejemy płyn do płukania. Czekaj, no to co? Uruchamiamy. Pobiera sobie wodę. Wczoraj, ona teraz chyba sobie, że tak powiem, robi te swoje pomiary, czyli waży, tak mi się wydaje przynajmniej, bo wczoraj na tym suchym praniu tak było, że nam zasygnalizowała, że bęben jest pusty. Wydaje mi się, że to jest teraz taki moment, kiedy ona pokazuje nam, ile tego prania wagowo jest. No, pomieli, poczekamy, zobaczymy. Dobra, wczoraj jak robiliśmy test, pralka po zmierzeniu wagi automatycznie skróciła czas prania o godzinę. Dzisiaj ten pomiar był robiony, tutaj wyskoczyło takie ubranko z plusem. No i ewidentnie będziemy korzystali z całego cyklu, bo rzeczywiście bęben jest dość pełen. Kochani, sytuacja 2 godziny później. Włosy ogarnięte, oko podciągnięte, mogę Wam spojrzeć w oczy. Praleczka kończy się prać. Ja się wzięłam trochę za prasowanie, ponieważ później, w godzinach popołudniowych, jedziemy do naszych znajomych. Bo moja koleżanka, ona piecze, słuchajcie, pączki. I to już trochę zdaje się u nas tradycją, takie spotkanie świąteczno-noworoczne. Te pączki, słuchajcie, są w ogóle genialne. Jest to przepis jej mamy. Ona już teraz piecze te pączki, całkowicie przejęła pałeczkę. No bo już niestety swojej mamy już nie ma, ale mama przekazała jej ten przepis. I słuchajcie, on jest genialny. Wszelkie cukiernie, nawet te najbardziej znane, umywają się. Nie ma nic lepszego niż domowe pączki. W związku z czym ten odcinek powinien być zatytułowany "Zaraz wybuchnę". Zarzekałam się, że nie zrobię dakwasa. Już miałam mocne postanowienie poprawy w związku ze zdrowym stylem odżywiania. Co prawda, już dawno zapowiedziałam, że ma to się dziać od poniedziałku, najdalej od wtorku. Jest sobota, więc terminu nie przekroczyłam. Ale te pączki biją wszystko. Mało tego. Siedzę dzisiaj i w związku z tym, że upiekłam te blaty bezowe do dakwasa, myślę sobie, bo ja jestem takim człowiekiem, który nie wyrzuca jedzenia i myślę sobie, co ja zrobię z tymi żółtkami, co mi zostały, nie? Wiecie, jak robiłam w okresie takim świątecznym, to jakoś tam trochę pooszukiwaliśmy, trochę mleka dolałam, trochę coś, jakaś panierka do czegoś i się te jajka wykorzystało. No i tak, słuchajcie, siedzę, myślę, no faworki. Faworki się przecież robi z żółtek. Patrzę w przepis, co prawda szybki, bo nie mam, znaczy pewnie gdzieś tam mam w moich zeszytach jakiś taki domowy przepis na faworki na 100%, bo kiedyś robiłam je, ale mówię, dobra, najszybciej będę, zobaczę, co mi pokaże Thermomix. No mam w końcu ten Thermomix, to mówię, wykorzystam go. No i tylko mi pokazuje, że 300 gram mąki, 5 żółtek, mi zostało 6, słuchajcie, 100, tam 30 gram chyba piwa czy czegoś i ciasto gotowe. No i nie wiem, czy jutro nie wjadą te faworki. Wzięłam te żółteczka, ładnie zabezpieczyłam i zobaczymy, słuchajcie. Bo ja nie chcę wyrzucać jedzenia. No ale będzie mnie kusiło. To znaczy, na pewno będzie mnie kusiło. No, także z niczym dobrym żywieniowym do Was w tym vlogu nie przychodzę.
Ale z drugiej strony jestem normalnym człowiekiem. Bo ja tak sobie ogólnie siedzę, słuchajcie, parę dni temu i tak sobie myślę. Ludzie to tak mówią tak. Cukru nie, no okej, no nie jest zdrowy. Glutenu nie, laktozy nie. A patrzę na mojego dziadka, na moją babcię, mają po 90 lat i nigdy w życiu niczego sobie nie odmawiali. I żyją, mają się jak na swój wiek bardzo dobrze. Wiadomo, dolegliwości jakieś są, ale no bez przesady. Choinki żywej nie. To jak żyć? Jak żyć, słuchajcie? Nie no, z tym cukrem to wiecie. Od poniedziałku naprawdę basta, bo to nie ma to tamto, nie? Wiedzie ten vlog, o którym Wam mówiłam, trochę o zdrowym odżywianku. No ale nie dajmy się zwariować, wiadomo, no ile ja zjem tych pączków. No ile mogę zjeść takich pączków? 5, 10. Co mi po tym będzie? Nie no, żartuję. Ale jechać na pączki, nie zjeść pączka? Sami powiedzcie. Najlepsze, co może być. No, także ja się tutaj ogarniam. Mój mąż tam troszkę obiadek przygotowuje, ziemniaczki obiera. Zrobimy sobie jakiś normalny podkład, bezcukrowy. No i pojedziemy. Posiedzimy, spędzimy miło czas. Kasieńka ma 5-letnie bliźniaki blisko, więc będzie wesoło. Dobra, biorę się za robotę i do zobaczenia niebawem. No dobra, kochani, to my się zbieramy na te ponczasy, bo to już najwyższy czas na kawę. Kochani, wy sobie dajcie dużo subów, ciaci. Cząstka z 51 upieczonych pączków. Przecież to jest... To tam wszelkie cukiernie świata się chowają. Słuchajcie, zaraz zapytam Kaśki o najszybszy, najprostszy i najbardziej sprawdzony przepis. Może udzieli Wam jakiś wskazówek. Pączki Kasieńki, najlepsze na świecie, słuchajcie. No naprawdę, w życiu lepszych nie jadłam. Ja Wam w domku już wspominałam, że Kasia robi pączki z przepisu swojej mamy, która ten przepis doskonale jej przekazała. Kasia, powiedz naszym widzom, jak zrobić takie pączki. Przede wszystkim, no przepis, tak jak powiedziałaś, mojej mamy. Sama też się uczyłaś, tak, bo przekazywała nam ten przepis. Musi być mąka wrocławska. Tak, czerwona. Słuchajcie, to jest tak jak mówiłam Wam w dekłasie. Jest kilka zasad, których nie możemy złamać. Przede wszystkim rodzaj mąki. Mąka w tym czerwonym takim opakowaniu, mąka wrocławska, i to już Kasia i jej mama przerabiały ten przepis i dopracowywały latami. Więc mąka wrocławska. Potem tak. Kasiu? Kostka drożdży. Kostka drożdży, cała tak, kosteczka 100 gram. Całka. Mhm. 10 żółtek, samych żółtek. Samych żółtek, dobrze oddzielonych, tak, najlepiej. Pół szklanki cukru. Mhm. Pół kostki margaryny. Mhm. Dwie szklanki mleka. I teraz tak, w jednej szklance mleka rozpuszczamy margarynę, a w drugą część mleka podgrzewamy i dodajemy drożdże, rozpuszczamy, dodajemy do tego mąkę, żeby miało taką konsystencję i to sobie spokojnie rośnie. Czyli robimy taki zaczyn. Tak. No właśnie. I słuchajcie, potem Kasia? Potem mieszamy to wszystko w jednej ogromnej misce, napowietrzamy to ciasto, nie, tak? Nie, dodajemy jeszcze cukier waniliowy, aha, całą paczuszkę. Jedną paczkę, okej. Okay. Śmietanę kwaśną. Ile? Małą? Całutką. 18. Tak, tak, mhm, tak, calutką. I mąka. Mieszamy. Jak rozmieszamy trochę mąki z tym, no to wtedy dodajemy te drożdże, które nam urosły.
A, jeszcze, jak zaczniemy mieszać żółtka z cukrem, to dodajemy kieliszek wódki. Albo spirytusu też chyba, tak, co? Tak, to jest... Bo to jest po to, żeby pączek nie chłonął tłuszczu? Żeby się nie przeziębił, żeby mu było ciepło. Słuchajcie, mamy od razu, Kasia nam od razu daje, słuchajcie, receptę na przeziębienie. Idą mrozy, więc wiecie, żaden rutinoskorbi, żadna apteka, tylko tak jak pączki. Tak. No. Także ten kieliszek wódki musi być, niestety. Albo niestety. Okej. I jak już to wymieszamy, to ciasto, dodajemy, żeby ono było takie nie za gęste i nie za rzadkie. Tak. Takie, żeby było można wykulać z tego ponczusia, żeby to się tak nie przyklejało. Na wyczucie, aż odchodzi od ręki. Tak, w sumie nie od ręki, bo wtedy możemy się wyżyć i pałką, niestety... Taką, wiecie, do ciasta pałka drewniana. Ubijamy to ciasto tak, żeby jak najwięcej powietrza nam zeszło z tego ciasta i jak ono już wtedy, ta pałka będzie odchodziła od ciasta, to znakiem tego, że mamy dobrze ubite. Zakrywamy to szmatką i kładziemy bardzo w bardzo ciepłe miejsce. Czy można taką miskę położyć nawet na drzwiczki delikatnie podkręconego piekarnika, powiedzmy na 40 stopni? Nie. Nie. Czyli nie, w takich warunkach, bo się sparzy. Tak, nie można dać, żeby się pączek przeziębił. Czyli musi być ciepło. Dobrze by było, żeby pomieszczenie było dobrze nagrzane. Tak. I owinięte jakimiś ciepłymi kocykami, czy czymś takim. Tak. No i super. I ciasto nam wyrasta, kulamy pączki. Tak. Kasia, pączki nadziewasz przed smażeniem czy po? Przed smażeniem. Bo jest kilka szkół. Dobra, Kasia nadziewa pączki przed smażeniem. I teraz tak, jak ukulamy pączek, to kulamy pączek, odstawiamy. Kasia to zawsze robi na jakimś takim ręczniczku. Tak, kładę czyli kocyk, nawet na tym etapie Kasia dba o to, żeby ten pączek się nie przeziębił. I słuchajcie, Kasia, i teraz tak, kulasz i czekasz, aż rośnie i dopiero nadziewasz, wrzucasz go na olej, czy jak? Nie, nie, nie. Biorę z miski, jak w misce urośnie ciasto, biorę łyżką dużą, sobie tak proporcja łyżki dużej na rękę, robię taki placuszek, na środek kładę łyżeczkę nadzienia, ja przeważnie daję powidła śliwkowe albo wiśnie drążone i wtedy robię taki zyndzelek jakby i kulam na pączka. Sklejasz i wtedy odkładam, go, żeby, tak, żeby ta masa nie wpłynęła. I odkładam go i on wtedy sobie rośnie na tym ciepłym kocyku. Jak one sobie wyrosną, to w tym czasie jak już ukulam wszystkie, wkładam 7 kostek smalcu. Dolewam zaledwie pół szklanki oleju. Jak to mi się, ten smalec już mi się rozgrzeje, rozpuści, olej też, to wtedy też dodaję kieliszek wódki do tego tłuszczu, ale uwaga, bo jeżeli w smalcu jest dużo wody, no to rzecz jasna, że to będzie nam strzelać, pryskać, więc trzeba uważać. Ja dzisiaj miałam na tyle szczęście, że miałam bardzo mało wody i on w ogóle mi nie strzelał, nie pryskał. Ale to też jest ta wódka potrzebna do tego tłuszczu, żeby pączek nie napił się nam tego smalcu. Przełożyłyśmy kamerę trochę. Słuchajcie, i teraz tak, bo Kasia mi dzisiaj powiedziała, dzwonię do niej, oczywiście widząc już na relacji wstawionej przez Kaśkę, ile ona tych pączków nakleiła, mówię, Boże, będę w raju, przysięgam Wam, będę w raju. No i Kaśka mówi do mnie, wiesz co, Monia, ale dzisiaj z tymi pączkami to nie wiem, jak będzie. Ja mówię, co się stało? Ona mówi, że sztuką jest dzisiaj kupić dobry jakościowo smalec. Prawda, Kasia? Tak. Co z tym smalcem jest? Walą wodę tam, czy...? Walą wodę, bardzo dużo wody. No i on bardzo szybko, pod wpływem ciepła, no mamy te 50 sztuk na tych 7 kostkach i tak smalec poszedł bardzo do góry. Na tych 7 kostkach musimy te 50 sztuk usmażyć. Obrobić. Mhm. Tak, więc on już w połowie zaczyna praktycznie palić te pączki. Czyli? I to mi się nie podobało, że one już są takie ciemniusieńkie, no ale wszyscy ich tak zachwalają. No tak, one są rewelacyjne w ogóle, wiecie, dla mnie to tam one jakby, ja w smaku nie wyczułam nic. Aczkolwiek ja ostatnio zwróciłam uwagę, bo zaczęłam smażyć w końcu, tak jak powinno się smażyć, kotlety na smalcu. I miałam wrażenie, że ten smalec tak śmierdział potwornie,
jak nigdy, po prostu jak nigdy. I trochę się znowu zraziłam, ale chcę podjąć próbę kupić smalec z innego miejsca. No, najlepiej byłoby skombinować taki smalec pewnie od jakiegoś rzeźnika, nie? No. Będziemy tak myśleć. Jak gdzieś w domu ja ten, robią. Będę się starać smalec ogarniać, wtedy Kasia będzie pączki piekła. Nie ma problemu. No. Dużo smalcu. Także słuchajcie, no sami przyznajcie, że pączki są rewelacyjne. I teraz tak, gdybyście byli zainteresowani takim dokładniejszym przepisem, jak Kasia robi pączki, to ja mogę się zadeklarować tutaj na moim kanale, że jak Kaśka, bo pewnie w karnawale jeszcze będzie takie pączki piekła, oczywiście, to ja przyjadę do niej i nagram filmik krok po kroku, jak ona te pączasy piecze, bo to przepis przepisem, chyba że macie pytania, to zadawajcie w komentarzach, a jeżeli byście byli zainteresowani, jak krok po kroku zrobić pączki z przepisu, który istnieje już kilkanaście, jak nie może nawet kilkadziesiąt dobrych lat, no bo tak, twoja mama piekła te pączki już, słuchajcie, no ze 30 lat. Tak, a przyjęła to... Od swojej pewnie mamy, babci? Nie, od teściowej. Od teściowej, więc to jest przepis, który istnieje już, można by powiedzieć, kilkadziesiąt lat, być może 30, 40, może tak być. Słuchajcie, my z Kaśką już będziemy powoli kończyć temat pączków, bo jak słyszycie, bliźniaki blisko pięcioletnie dają nieźle popalić. Wiecie, jest taka godzina, kąpiel, ciocia, wujek, dużo się dzieje, więc wybaczcie nam w tle, ale kto nie wybaczy dzieciom, nie? Słuchajcie, te dźwięki. Kasieńko, dzięki serdeczne za przepis, taki słowny. A jak widzowie będą ciekawi, jak zrobić takie pyszne pączasy, to nagramy osobnego vloga zatytułowanego Pieczemy domowe pączki. Tak, najpyszniejsze. No, to na tyle. Dajcie suba cioci! Dajcie, co mają dać? Dajcie suba cioci! Suba i łapkę w górę? I łapkę w górę! To jest Hania, a to? Dominik, słuchajcie. Dajcie łapki w górę! I dużo subów! I dużo subów! Hania mówi, że będzie obserwować, chodź Hania tutaj do cioci. Hania mówi, że będzie obserwować cioci kanał, tak? I mówię, Hania, chcesz być na kamerze? Tak! Dominik, chcesz być na kamerze? Tak! Tak! Więc widzowie, jak nie dla mnie, to dla Hani i dla Dominika. Dużo? Czego? A później zobaczymy. A później zobaczymy, ale czego mają dać dużo? Cukierku! Co, nie cukierku? Do cukierków to oni raczej nie dadzą, ale zupki. Subów. Subów i łapek? W górę. W górę. Pa, pa.